na uroczystości Małopolskiego Lauru Sportu. Będziemy wręczać nagrody Wam, młodym ludziom, których jesteśmy dumni, którzy bardzo ciężko pracują, którzy mogą być przykładem dla swoich kolegów i koleżanek. Bardzo się cieszymy, że Zarząd Województwa Małopolskiego, który reprezentuje na dzisiejszym spotkaniu, będzie mógł przekazać Wam teraz uznania. Celem Małopolskiego Lauru Sportu jest podkreślenie roli sportu młodzieżowego osób niepełnosprawnych, promowanie najlepszych sportowców, ich trenerów, szkoleniowców, także wspieranie kultury fizycznej, no i oczywiście stworzenie wzorców dla tych młodych ludzi, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę, a biorą przykład jak choćby wspomnianego Kamila Stocha. Nagrody przyznawane są w kategorii juniora młodszego, juniora i młodzieżowca, członkom Małopolskich Stowarzyszeń Kultury Fizycznej za osiągnięcia sportowe w 2013 roku w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich. Chwilą odbyła się uroczystość wręczenia Małopolskiego Lauru Sportu dla naszych najlepszych młodych sportowców, zarówno tych pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. To są młodzi, wspaniali ludzie, którzy już mają pewne osiągnięcia, i to niemałe, w dziedzinie sportu, bo zdobyli medal co najmniej na zawodach rangi krajowej bądź międzynarodowej. Więc mamy tutaj i mistrzów krajowych, wicemistrzów i medalistów mistrzostw Europy. Wspaniali ludzie. Staraliśmy się również docenić i doceniamy tych, którzy z nimi pracują, ich trenerów. 19 trenerów również otrzymało dyplomy, podziękowania, nagrody. Chcemy w ten sposób motywować jednych i drugich, młodzież, zawodników do wytężonej pracy, bo przecież sport wymaga takiej pracy. I motywować ich opiekunów, ich trenerów do tego, żeby nie ustawali w wysiłkach. Pamiętajmy o tym, że ci młodzi ludzie mogą być przykładem dla swoich kolegów, dla swoich rówieśników, jak żyć, jakie mieć hobby, jakie mieć cele w życiu. Niezwykle ważna sprawa dla nas wszystkich.